tutaj mamy taką sytuację, taki kontener, taki kontenerek, co oni tu wyrzucili, jakieś kraty, jakieś pejzaże już pobite, my lecimy dalej, ale co z tego, wziąłem taką klatkę, fajną, powiem wam, że klatki są poszukiwane, także ktoś tu jakiegoś ptaka miał, no ale klatka jest fajna, no nie, jest normalnie wszystko to, wejście, można ją także nieść, tylko trzeba, powiem wam, ten zaczep zoologicznego musimy kupić, bo to jest jeden ten zaczep, którą trzyma, a tutaj właśnie nie ma tego zaczepu, ale to pewnie się kupuje do klaty chyba te zaczepy takie, no nie? Także jak najbardziej weźmiemy tą klatę i lecimy dalej. Czekajcie chwilę, ja niosłem sobie tą klatkę, wiecie, tutaj, zaraz wam powiem, z tamtego kontenera i tu szedłem, jest następny kontener i tak sobie przychodzę, było ciemno, nie wiem, ale coś poświeciła mi bateria, czy to możliwe? Jak nie, to po prostu nie będzie filmu. Nie, no ale jest z całym kranem, patrzcie, trzeba ją wyjąć stąd, z całego tego, o kurwa wodna. Ale to jest robota na rano. Rozbiję ją rano, patrzcie, baterię tu jest. Tylko do kranu cała przyczepiona. Rano ją rozbijemy, wiecie? Przejdziemy pod krzyżem. Przezbijemy ją rano. A teraz lecimy dalej z tą klatką. Dawajcie, lecimy na poszukiwania, przygody śmietnikowe, początek jesieni. Następna miejscowa. A tutaj taka skrzyneczka. Niby 16 euro. Z zawartością czy bez? No właśnie. Chyba z zawartością, od razu z piwkami, no nie? Ale fajna taka drewniana. Na co byście się robili? Fajna. Bili. A wiecie co dzisiaj jest w jadłodzielni? Lodówka z jadłodzielni? Dzisiaj w jadłodzielni są chlebki. Chlebki, ale świeże. Ja jeden wezmę, wam pokażę, bo tu resztę zostawię. Patrzcie, jakiś świeżarz. Aż pachnie piekarnią normalnie. Świeża, ktoś piekarnia jakaś musiała. Patrzcie. Chlebki jest, są. Tego wezmę. Niech poczeka na mnie i... Pizza normalnie, patrzcie. Kawałek pizzy dobry tu leży, ale jazda. Coś pizzę tu wyrzucił. Tak złożył? Ty, wygląda na dobrą, powiem wam. Bierzemy ją, jemy? Ta pizza wygląda na dobrą pizzę. Coś nie jest w pizzy. Ukroił, tak? Ukrojona? Nie, zwinął coś pizzę, całą nie zjadł. No jadka. Jeszcze ciepła jest, wiecie? Bieli tą pizzę. Zjemy sobie pizzę, no nie? Pizzę i chlebek sobie zjemy. Dobra, lecimy. Taka miejscowa i ulala, co oni tu wyrzucili normalnie, ja chciałem na grzyby iść, patrzcie, cały karton zostawili nowych grzybów, świeżutkich, normalnie jak pachną ładnie grzybami, o kurde, jakbym się czuł, jakbym był na grzybach normalnie, patrzcie, fajne, eleganckie, nic nie ten, cały karton takich pięknych grzybów, dopiero ktoś chyba zebrał. Świeżo, świeże są, naprawdę są idealnie świeże, świeże grzybki, ja widziałem, że na giełdzie pani sprzedawała taki mały koszyczek za 20 zł. Także tutaj mamy na pewno 4-5 takich koszyków za 20 zł i grzybów jest pokaźna ilość, na ile byście wyceniali te znalezisko. Nie ma nic, żadnych robaczywek, jeszcze są takie maślane, świeże, po prostu wiem, jak jeździłem na grzyby, to zebrałem i od razu po jakimś czasie się robiły takie, wiecie, czarniawe, a te widać, że są normalnie świeże. Ja je normalnie ususzę, bo one są, patrzcie, z jakiej części Polski ten mech może być? Kojarzycie? Ale fajnie, cały karton, patrzcie, cały karton grzybków. Także my już na grzybkach. Fajnie, bieli oczywiście. To jest duży karton, to nie jest taki mały.
I grzybiarze normalnie z grzybku wracają dzisiaj. Elegancko. Patrzcie, tam chyba bomba była i spaliło ją coś kiedyś. Witam na takie miejscu, mówię, takie kratery. Ja to nazywam, tą miejscówę nazywam kratery, no nie? Wchodzimy w taki rejon. No i co, byłem tutaj w tej torbie z tymi, z tą całą, ze szkłem. Była reklamowa, a już więcej takich ciekawych nie ma. Co, wyciągnąłem tą reklamówę i zaczęło wyskakiwać. Połamane kubki. Jeden, drugi. O, Disneya nawet. Ten taki jakiś, kurczę, poskrobany. I doszedłem do najlepszych rzeczy. Patrzcie, na dnie były cały zestaw kieliszków do czego? Do wina, do szampana. Cała kolekcja tych pucharków. Także pucharki mamy tym razem. O, patrzcie. Niepobite, eleganckie. O, tak jest. Nawet jest Pepsi kolekcjonerski. Fajna szklaneczka Pepsi. Elegancka. Lubię te Pepsi, te Coca-Coli zbierać też. Jestem wiernym kolekcjonerem. No i jeszcze jeden taki. Także wyszły takie kieliszki. Taki kubeczek z tych lepszych rzeczy, Zodiak, Ambition, numer Zodiaku, ty jeszcze mi powiesz, że to jest, jaki to jest znak, Taurus, byk, tak, byk, także mamy taki kubeczek, byka, świetny stan, to jest Ambition, ja widziałem, że nawet w kuchni Amaro, szef Amaro w Ambitionach, Ambitiony tam mają na półkach rozkładane. No i nie wiem, czy to PRL, a jeden był taki wyjątkowy, wyjątkowiaszczy, zobaczcie. Nie wiem, czy to nie jest czasem kryształowy. Powiedzcie, i czy to jest PRL, świetny stan. Fajnie ulany tutaj. Mi się podoba, wam? Podoba się ten kieliszek? Ładny nawet. Ładny, może być PRL, no nie? Bo te wzory cięcia to jakby kryształ, nie? Strzekaj się. Czemu stoi? Może być kryształ, no dobra. Także takie znaleziska z tej miejscowy. I to weźmiemy i lecimy dalej. Taurus. Lecimy dzisiaj jak byki. Siemano, siemano, jesteśmy na kolejnym miejscu. Pełno tu zabawek utopili. Tutaj też kartony. Ja się postaram uratować, co się da, ale na koniec szykujcie się na naprawdę. Jeszcze świeżaka dajcie. O, tego słodziaka. Szykujcie się na naprawdę konkretny artefakt na koniec tej miejscówy. Zaraz zobaczycie, o co chodzi, wam pokażę. Tylko te świeżaki uporządkujemy, także co tutaj mamy? Taki psino. Moskowski psino. Pierw tu to położę, a potem tą torbę sprawdzimy. Fajna maskotka, misiu. Maskotki idą, zwłaszcza misie, no nie? Maskotka, taki misiu, fajne stany. Eleganckie. Te największe idą najbardziej, powiem wam. Te gigantyczne misie na giełdzie, bo widziałem. No także reszta świeżaków w gangu. Mamy co to, kalafior i tego pomidora, tak? Czy co to jest? Także takie świeżaki, ja zbieram świeżaki, poważnie, już mam tyle tych świeżaków, że głowa boli. Dobra, czekajcie, bo te maskotki, ubrania oczywiście nie powróciły. Co to jest? Sowa. Na rękę? Nie. Nie wiem, nie podoba mi się za bardzo. Nie wiem, dlaczego ona taka chuda jest. O, i tu już nic chyba nie będzie, tak? Także spoko, będziemy mieli chyba karton. Czy będzie, czy nie? O, jest jeszcze, brokuły. Dobra. Mamy jeszcze brokuły. Przejdziemy zaraz do następnego etapu. Dobra, ja myślę, że
że gitarka, słówka ładna, szkoda. Dobra, przejdziemy do następnego etapu. Tu wszystko. Czyli to dajecie z powrotem. Potrzebuję karton. A, skończyć ten karton, tam są inne rzeczy jeszcze. Kurczę, jak to ogarnąć teraz. Potrzebuję inny karton, nie ten, wiecie. Co to? O, to pan stróż, już myślałem, że puszkarze normalnie. Dobra, musimy znaleźć ten karton. Ja znajdę karton i zaraz się z wami łączę, dobra? No, ja już karton ogarnąłem. Zabawy spakowane, miciole, fajnie to wygląda nawet. Kolorowo. Tu następny już kontener. Następne kontenery, zaglądnijcie sobie, zobaczcie, może wy coś dojrzycie. Bo ja dojrzałem taką reklamówę, z której zaczęły wychodzić takie rzeczy. Nie wiem, czy to wziąć. Patrzcie, stary, chyba nie w opakowaniu. Nie wiem, czy to jest przedłużacz, ale chyba mi się wydaje, że stary. Przedłużacz, nie wiem. Fajna teczka taka narzędziowa, stara. Chyba stara, no nie? Widzę, że stare te okucia. Jakie jest zatowanie takiej teczki? Jak myślicie? Z paseczkiem, elegancko. Także fajna. Taka teczuszka. Jakie jest jej datowanie? Wojenna, przedwojenna, PRL, nie PRL. Ładna skóra, wiecie? Ładna skóra. I taka w środku, tak mówiłem, narzędziowa. No narzędzia taka, nie? Wyskoczyła. No fajna, bieli też. Weźmiemy tą torebkę, bo to może być antyczna torba. No i co? I tutaj taka podejrzana rzecz. Będzie coś czy nie, myślicie, że to... Teraz to nie, myślałem, to, to butelki. Cin, cherry, nic takiego tu nie ma. Chyba nie. Słoiki, to cin. Narobiło. Oczywiście. Z powrotem. O, leki? Leki są, patrzcie. Jakieś leki, to... Jak już są leki, to wariuje. Wiecie o tym? Bo tam może być złotko. I takie buty fajne. Były tutaj, w torebce. Jedne, może ktoś weźmie sobie te drugie. Pokażemy ludziom, może się komuś przydadzą takie. Trikard, ale my weźmiemy te, bo są świetny stan, zobaczcie, rajdy. Amina 3, rajdy, świetny stan. Nic nie zdarte, nic nie zniszczone. Fajne rajdy, nie? Takie buciki rajdy. Oba wyglądają tak razem. Spakujemy. No i co jeszcze? I co jeszcze? Przedłużać troszkę, bo pokażemy. I ostatnia rzecz, normalnie wyszedł artefakt. Wyszedł od uwagi to nasze. Co to za torba? To jest torba. Nowe to? No, nowe, dobra, ale zostawmy też innym, żeby się pobawili. Ja wam pokażę, co tutaj. O, te rzeczy jeszcze tutaj. Przebierałem rzeczy, wiecie, ja tu sobie przebierałem. Ja sobie poszedłem od tamtąd. Szedłem kontener po kontenerze. I stąd wyszła ta torba. Stamtąd wyszła tamta torba, prawda? Także, no a stąd, że tak powiem, z tych ubrań tutaj, zobaczcie, ile ubrań, swetry po prostu, patrzcie, ile tego jest, jakieś dresiki, a ja wybrałem, o, Belike Pro chyba, nie, czy co? To za małe, tu są fajne rzeczy, ja wziąłem takie, my bieli takie rzeczy, i drugi kork, korki, kipsta. Zajdą na pewno. Fajny stan korków. Halówki, nie? Co gadam?
kupi halówki, pisał. Zobaczymy do końca. Spodanki z kropu, znaczy spódniczka z kropu, rozmiar MK. Też bieli sweterek, chyba też z kropu, fajny. To z kropu, nie? A, z kropu. Patrz, jaki fajny sweterek z kropu. Elegancki. Czyściutki, nowiutki, o, na drugą stronę przełożony. Widzicie? Ładny sweterek. Sweterek wziąłem też. Czyściutki z kropu. Dołączymy do naszych znalezisk tutaj i zaraz wam pokażę najlepszy artefakt z tej miejscówki całej. Trzeba się pośpieszyć trochę. Trzeba trochę tempa podkręcić. Dobra, tu są te buciki. Nasza cała torba. I pokażę wam, co tutaj wyskoczyło w ogóle. To jest, głowa mi zmiękła dosłownie. Zaraz wam pokażę. Mega. Tu nic nie było. O, tu. Normalnie tak leżało oryginalnie, jak leży. Patrzcie, jaka przygoda. Mało tego, zaraz wam coś powiem. Patrzcie, to jest mosiężne, bo już takie coś. Tak, to jest z mosiądzu, całe chyba z 2 kilo z mosiądzu, do czego to świecznik, mało tego, do niego ktoś tutaj zapomniał i jeszcze nie odczepił jakichś różańców. Patrzcie, to jest różaniec. Co to w ogóle jest? Patrz, jakiś papież w ogóle, on jest normalnie przykręcony tam do niego. Tutaj zobaczmy, co za papież pod spodem jest. Nie ma, to tylko to było taki artefakt. Mega duży, patrzcie jaki sztos. To jest sztos artefakt, to jest w ogóle rzeźnia bez trzymanki. Ja wam to pokażę, tu na tym białym. I co to są za medaliony tu przypinane, jeden różaniec jest. To trzeba spokojnie zrobić, wiecie, bo to jest, tu się zaplątało. Czy oni sami to tak przyczepili na świece też, wszędzie różańce się przyczepiło, wiecie. Tak było kiedyś, patrz. Paulus II. Ciekawe, czy to srebrne jest. Roma. Ma próbę? Roma. Widzieliście? Taki medalion. Roma. A z tej strony ciężki. Paulus II. I taki breloch. Jakie jest jego datowanie, wy wiecie? Fajny artefakt. Paulus II. Tutaj od tego różańca jakieś też bozie, że tak powiem. No i co, ten Paulus II fajny. Sprawdzę, czy Magda sprzyciąga, czekajcie. Nie przyciąga. Jak magnes tego nie przyciąga, to jest srebrne chyba. Ale jadka. To może być srebrne. To może być srebrne. To jest srebrne. Patrzcie, jak magnes nie przyciąga, czy pomiedziane, nie wiem. Może sprawdzić, no sam kroi wszystkie rzeczy. No ale to może być na srebrne rzecz, powiem wam. Ten Paulus II, ja to sprawdzę. Wygląda na srebrne, nie wiem. Ocencie. Magnes nie przyciąga. Żyrandola tego tym bardziej. Nie wiem, świecznik. Zobacz, co to jest. To ewentualnie może nie będzie potrzebne. Mega. Mega fancior. O. Patrzcie, i te jeszcze. Co to są za pianki tutaj? Szczepiały takie pianki jakieś. No i teraz, kurde, ale kawał miedzi. To jest wszystko mosiężne, miedziane, spatyniane, stare jakieś, antyczne, że tak powiem, mega. Ale artefakty w srebrze cały. Mega to jest.
Nie no, takie rzeczy za lubię. To jest artefakt już, no nie? To jest artefakt. Świecznik taki, nie? Fajowy. Artefakt. Masakra, ile to jest jakieś ciężkie. Ile tu jest miedzi, czy mosiądzu, nie wiem, no. Ale mega. Ołtarz taki. Delikatnie z tyłem, bo to żeby się nie uszkodziło, bo to już widzę, że tu żeby nie pękło. Dobra, ja mam tym machem, a to w pajęczynach stare. Ja cię kręcę, artefakt. Mega. Trzeba to jakoś zapakować, tylko nie wiem jak. Dobra, zaraz sobie to ogarniemy, nie? Także takie znaleziska z tymi suwy i lecimy dalej. Mega. Cały ołtarz wyrzucili praktycznie ze świecami. Ja to potem krojnę i zobaczymy, czy to jest, bo to stary rezerwa na pewno nie jest. Mosiądz też nie, bo by przebijała, nie przebija nic. To jest srebrne normalnie, to jest srebrne. Srebrny papież na bryloku. Sztabka srebra z papieżem. Masakra. Zaraz to sprawdzimy jeszcze. Następne hasiole, następne kontenery. Trochę się tutaj podziało, wam powiem, trochę się podziało, jakieś długopisy, kurde, paski, nawet tego nie bierzemy, dobry pasek nawet. Jakie to firmy? Deni. Maden German, niemiecki pas, powiem wam, że niemiecki pas. W stanie. Dobra, niech coś weźmie. Ja lubię inne rzeczy. Bardziej pasłem trochę jest. Powiedzcie, do czego to może służyć? Takie coś. Tam trochę ziemi w środku jest, ale na to trzeba będzie przemyć, przepłukać, żeby to zweryfikować, żeby to wyczyścić całe. Do czego to może służyć taki koszyczek? Ja nie mam pomysłu. Ani to zniszczyć, ani to włożyć, tu nic nie włożyć, bo potem chyba źle kobiet. A nie, włożysz w sumie. Taka szkatułka po prostu przezroczysta, może tak. Przezroczysta szkatułka, tak to nazwijmy. Nie było góry, bo i dobra, powiedzcie do czego może służyć. Czy to szkatułka jest w ogóle? Wy mi doradźcie. Ja za bardzo nie wiem. No, oprócz tego jeszcze takie drobiazgi. Na jajeczka z Karoliny. Na jajeczkę. Takie wzornictwo. I osłonka prawdopodobnie PRL-u. Takie trzy rzeczy z tymi suwy. Lecimy dalej.